Kreml. Wejście Finlandii do NATO zagrozi Rosji. Rosja o Finlandii w NATO. Jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań odwetowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przystąpienie Finlandii do NATO stanowi zdecydowane zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. W związku z tym Rosja jest zmuszona do podjęcia zdecydowanych działań odwetowych. Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja będzie musiała podjąć kroki odwetowe, zarówno o charakterze wojskowym oraz inne, by powstrzymać zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Dodał, że Finlandia musi być świadoma konsekwencji swojego posunięcia. Prezydent i naczelny dowódca wydał instrukcję, by przygotować listę środków, które mają wzmocnić naszą zachodnią flankę w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, powiedział Pieskow. Stwierdził też, że NATO przesuwa się w stronę Rosji. Więc, oczywiście, wszystko to będzie brane pod uwagę w specjalnej analizie i przy przygotowaniu niezbędnych rozwiązań, które doprowadzą do zrównoważenia sytuacji i zapewnienia naszego bezpieczeństwa, mówił rzecznik Kremla. Jego zdaniem Finlandia podejmuje nieprzyjazne kroki, tak jak robią to kraje Unii Europejskiej. Nie możemy pozostawić tego bez reakcji, stwierdził Pieskow. Szef Rady Europejskiej. Decyzja Finlandii to historyczny krok. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nazwał historycznym krokiem decyzję Finlandii o rozpoczęciu przygotowań do wejścia do NATO. Podkreślił, że przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego. Jedność i solidarność NATO i Unia Europejska nigdy nie były bliższe. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanna Marin torują drogę Finlandii do członkostwa w NATO. To historyczny krok, który w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego. Dla Rosji prowadzącej wojnę na Ukrainie jest to potężny sygnał odstraszania, napisał szef Rady Europejskiej na Twitterze. Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia tego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach, przekazali Niinisto i Marin we wspólnym oświadczeniu w czwartek rano. Podkreślili, że członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocni cały sojusz. Po tej deklaracji proces wejścia Finlandii do NATO ma zostać przyspieszony. Prawdopodobnie w niedzielę rząd formalnie zdecyduje o ubieganiu się o członkostwo, a parlament ma się tym zająć w poniedziałek.